Witajcie moi kochani. Słuchajcie, mamy cudowny, widzicie, majowy weekend. Dzisiaj słoneczko dogrzewa przepięknie, przecudownie. No a ja tak od dłuższego czasu mówiłem, że muszę zrobić drogę mleczną gdzieś nad bieszczadzkim niebem, a raczej na bieszczadzkim niebie. Także dzisiaj się wybieram z trzema patronami właśnie na taką jedną moją tajną miejscówkę, w której nie byłem jakieś 10 lat, jak nie lepiej. Słuchajcie, jest to miejscówka dokładnie na granicy Bieszczadów z Pogórzem Bukowskim, niedaleko Stężnicy, która jest często oblegana. Natomiast tam, gdzie ja jadę, zawsze nie ma nikogo, po prostu. Kochani, trzymajcie kciuki. I tak, no, ja mam bardzo mało czasu do nagrania vloga, znaczy raczej nie do nagrania vloga, a mam bardzo mało czasu do zrobienia zdjęć. Dlatego nie będę nagrywał za bardzo w terenie. Będę robił zdjęcia, bo będziemy mieć jakieś półtorej, no max dwie godziny czasu na zrobienie zdjęć, a chcę porobić staki, no tak co najmniej na dwa punkty w niebie. Chcę zrobić sobie w Łabędzia i chcę sobie zrobić jeszcze właśnie Drogę Mleczną piękną z Antaresem, z taką wschodzącą nad horyzontem, nad Bieszczadami. Kochani, no to ja się powolutku pakuję, przychodzi wieczór, jadę po Rafała i jedziemy w plener. No to hej. Cześć robaczki moje kochane. Nie będę wam zdradzał miejscówki. Zobaczcie, jaki mam piękny widok. Piękny, prawda? Bieszczadzki. Czyli ciemno, ciemnica. Nie no, nie jestem totalnie w Bieszczadach, nie jestem na lutowiskach ani gdzie indziej. Jestem na granicy Bieszczadów, a Pogórza Bukowskiego. Jestem z żonwą, która sobie śpi w Klaudynie. I tu w tej chwili z dwoma patronami, Rafałem i Mirkiem, i czekamy jeszcze na patrona Pawła i będę się zabierał za robienie zdjęć Drogi Mlecznej. Miejscówki nie zdradzam. Nie mówcie mi, żebym zdradził. Nie zdradzam. Dlaczego? Ano dlatego, kochani, że planowaliśmy jechać na lutowiska, ale tutaj kolega ma kontakt z osobą, która jest na lutowiskach i dzisiaj tam jest tłum w tej chwili, a my tutaj jesteśmy na mojej miejscóweczce, której nie byłem z 10 lat. Jesteśmy dosłownie sami. Mamy lekkie zachmurzenie, bardzo delikatne nad horyzontem. Nad nami jest praktycznie może 1% zachmurzenia, nad horyzontem będzie około 20%. No nic, no, to trzeba jakoś działać, prawda? No, jechałem tutaj w sumie jakieś 160 km, więc trzeba się z tego cieszyć, co jest. Kochani, tylko światełka migają. Ja ustawiłem prowadzenie, robię już zdjęcia. Wybaczcie, nie miałem czasu, żeby nagrywać tutaj. Zresztą wiele razy wam pokazywałem we vlogach, jak ustawia się prowadzenie, jak to robię, więc... O, ściągnąłem okulary, bo tam przeszkadzało przy ustawianiu prowadzenia. Robaczki moje kochane, wiele razy wam pokazywałem, jak ustawiam prowadzenie. No tutaj się nic nie zmieniło, po prostu no nie mam za wiele czasu. Droga Mleczna schodzi dość późno jeszcze, natomiast
niedługo będzie wschód słońca. Nie mam za dużo czasu, żeby zrobić staka, a chcę zrobić staka z jak największej ilości zdjęć. Robię na 50 mm, naświetlam 4 minuty na 400 ISO przy temperaturze barwowej 3850 kelwinów. Mam maleńkie zanieczyszczenie światem, no nie jest idealnie, tak bym był pośrodku Bieszczadów, ale i tak jest świetnie. Nie jeden by takie niebo chciał mieć. Tak więc, kochani, cóż mogę rzec? Pokażę Wam oczywiście zdjęcia na sam koniec. Bardzo, bardzo krótki vlog tym razem, prawda? Także nawet podejrzewam, że ja go zmontuję z innym majówkowym vlogiem, ponieważ wybieram się jeszcze w Beskid Żywiecki. Mam nadzieję, że się uda wyskoczyć. A jak nie, no to wtedy jadę jeszcze na Pogórza, znaczy na Pogórze Strzyżowskie, wschodnie jego tereny, okolice Czućca. Tam jeszcze mam ochotę pojeździć, porobić zdjęcia. Ale to pewnie za tydzień. Chyba, że nie pojadę do Beskid Żywiecki, no to wtedy będziemy działać tutaj gdzieś jeszcze. To wtedy pojadę w okolice Czućca. Oj tak, kochani, kurde. Umordowany trochę jestem. Już jest gdzieś koło drugiej w nocy. Centrum Drogi Mlecznej zaczyna mi pięknie wstawać razem z Antaresem. Mam delikatne zachmurzenie, ale tragedii nie ma. Jak mówiłem, robię na 50 mm. Chcę zrobić staka. Wiecie, nagrywając to wszystko, jeszcze muszę kolegów tu prosić, by ktoś mnie nagrywał, pokazywał, ustawiał tą kamerę, pokazywał to, co robię. A te chłopaki też przyjechali nie po to, żeby mnie nagrywać, tylko żeby po prostu porobić sobie zdjęcia i się spotkać. Sorka, oko mi po prostu swędzi, se zatarłem czymś. O, pewnie prowadzenie było uświnione. Także tak, kochani, no dobrze, miejscówki mówię, nie zdradzam, bo to jest moja tajna miejscówka i jej nie zdradzam. No, wybaczcie. Dobrze, kochani, to dziękuję Wam serdecznie. Oglądnijcie sobie te zdjęcia i czekajcie, zaraz powinna być druga część majówki. No, to hej na tą chwilę. Witajcie, kochani, sprzed komputera. Pozwólcie, że nie włączam jakichś dodatkowych oświetleń, gdyż no nie chcę sobie psuć tutaj, że tak powiem, barw podczas obróbki. Kochani, omyśliłem nowy sposób obrabiania zdjęć nocnego nieba. Jest to sposób prostszy, choć jest przy nim troszeczkę dubania, ale wymaga mniej akcji, aniżeli do tej pory robiłem. Do tego jeszcze jakościowo dużo lepiej potem zdjęcie wygląda, aniżeli poprzednie moje obróbki, jakie Wam prezentowałem. Także po raz pierwszy tutaj ten sposób zaprezentuję. Ja jeszcze wciąż go dopracowuję, także nie jest to finalna wersja tej obróbki, jednakże już fajnie to sobie będzie wyglądało. Przejdźmy sobie do Photoshopa. I tak, kochani, mam otworzonego tutaj już Photoshopa i przygotowane zdjęcie, jakie będę obrabiał. Będzie to zdjęcie Drogi Mlecznej, tym razem z Antaresem. Jest to już gotowy stack wykonany z jakichś 8-9 zdjęć, zrobiony w AstroPixel procesor. To stakowanie w AstroPixel procesor jeszcze mi za bardzo nie wychodzi, więc tutaj to mi wystakował kolega, więc takiego gotowego stacka tutaj już w formie 16-bitowego TIFFa sobie będziemy obrabiać. Jeszcze później trzeba będzie oczywiście osobno dorobić do niego dół. Także na początek dajemy sobie zdjęcie do Photoshopa. Hopsa, ja tutaj mam OBS i inne takie potwierane. Wieje mi dzisiaj w cholerę, że tak powiem. O i tak, dobrze.
Tak wygląda nasze zdjęcie. Kochani, sprawdźmy sobie, czy jest tryb 16-bitowy. Tak, jest tryb 16-bitowy, taki niech zostanie. Możemy też od razu przekonwertować do profilu. Dobra, jest przestrzeń źródłowa sRGB, więc też niech pozostanie. Zaciąłem się, przepraszam. Myślałem, że jest Adobe RGB, ale jest sRGB, więc ta przestrzeń niech nam zostanie. I kochani, na sam początek. Oczywiście ja sobie wszystko, wiecie, robię na warstwach nowych, więc robię nową warstwę, używając po prostu Ctrl J i kopiuję sobie daną warstwę. Dobrze, warstwę mam skopiowaną i teraz będę chciał rozciągnąć, że tak powiem, histogram. Zrobię to poziomami, więc Ctrl L, mam poziomy, nie ruszam świateł, nie ruszam cieni, tylko i wyłącznie półcieniami. Spójrzcie, rozciągam nasz histogram i rozciągnę go mniej więcej do tej formy. OK. I to zdjęcie w taki sposób zapiszę sobie jako osobny plik w tej chwili. Niech to będzie Droga Mleczna Antares i to będą gwiazdy. OK. I to będą gwiazdy. Tutaj ta warstwa nam posłuży do, że tak powiem, naniesienia potem gwiazd na nasze zdjęcie, na nasze obrobione zdjęcie. Ale to jeszcze tutaj nie koniec na razie. W tej chwili wezmę ponownie poziomy i teraz na nich troszeczkę powrócę z samymi cieniami, delikatnie, może jeszcze delikatnie rozjaśnię półcienie. Tutaj każde zdjęcie wymaga dodatkowego, innego podejścia, więc musicie sobie tutaj to brać pod uwagę i dostosowywać tą obróbkę swoją do zdjęcia, jakie posiadacie. Dobrze, tutaj mam to zaznaczone. Z pliku wyjściowego zrobiłem w tej chwili taki plik. Podbiję też tutaj sobie troszeczkę barwy, tak żeby te nasze gwiazdy barwę miały. Myślę, że tak plus 40 nasycenia wystarczy. Dobrze, jak widzicie, no, wbiło mi się tu jakieś ze Słowacji jakieś zanieczyszczenie światłem. Ja nie będę go usuwał, oczywiście go zostawiam. Dobrze, może sobie złączę te warstwy, Ctrl E, hopsa, i teraz zapiszę sobie właśnie to i ten plik jako gwiazdy. Tak pozostawiam, zapiszę ten plik teraz w osobnym pliku. I tu będzie bez gwiazd. Hopsa. OK. No i w tej chwili mam tutaj, widzicie, zapisane już jako osobny plik. Tamte gwiazdy mam w katalogu zapisane. I tutaj ponownie wchodzę w poziomy. Troszeczkę powracam z czernią. Jeszcze wyciągam sobie ten histogram, rozciągam na półcieniach. Teraz zrobimy krzywe. Może zróbmy to na warstwie, tutaj na dopasowaniach i na krzywych też troszkę wydrę tutaj na półcieniach, natomiast przyciemnię cienie, tak żeby uzyskać tutaj taki ładny, dosyć przyjemny kontrast na chwilę obecną. Dobrze, OK. Tak może to zostać. Teraz złączę sobie to. Ctrl E, łączę sobie warstwy, zapiszę sobie to bez gwiazd, wyłączam zdjęcie, że tak powiem, zamykam i nasze zdjęcie, to właśnie bez gwiazd, to w tej chwili co tutaj jest, przeciągam do Starneta, do Starnet RGB. Kochani, Starnet jest to darmowy program, znajdziecie go na internecie, ja jeszcze postaram się tutaj dać w opisie tego filmu linka do pobrania do Starneta. Przeciągam sobie i to jest program do usuwania gwiazd. I teraz po prostu musimy czekać. No jemu to zejdzie, jest tutaj sporo gwiazd, więc jemu to dosyć długo zejdzie, więc pozwólcie, że ja się wyłączę z nagrywaniem i powrócę, gdy Starnet już skończy. Zobaczcie, wciąż jeszcze 0%, zaraz skoczy na 1, no jakiś czas mu to zejdzie, żeby usunąć właśnie te gwiazdy. Dobra,
to ja zatrzymuję nagrywanie i widzimy się, jak już Starnet zakończy. No i tak, kochani, Starnet zakończył już swoją pracę. Możemy sobie ją podglądnąć. Tutaj w katalogu ze Starnetem pojawił się plik Starless i zobaczcie, jest bez gwiazd. Są usunięte gwiazdy. Dobrze, to teraz ten plik Starless ja sobie wrzucę tu do Photoshopa i od razu, żeby mi się nie pomieszał, zapiszę sobie tak jak tamte mam zdjęcia i jak ja je mam tutaj. Antares, niech to będzie właśnie Antares bez gwiazd z profilem sRGB, niech będzie zapisane. Ok, niech nadpisze mi ten plik. O, i tak, kochani, zobaczmy sobie w pełnym ekranie, na pełnym rozmiarze, jak to wygląda. Jest bardzo dobrze, możemy sobie delikatnie usunąć szumy. I teraz tak, zobaczcie jedną rzecz. Gdy pracujemy na poziomach i na krzywych, nie używając suwaka od świateł, tylko pracujemy tutaj, nie przepalamy sobie na przykład mgławic, co jest bardzo ważne i bardzo fajne przy tym sposobie obróbki. No nie jest to do końca mój sposób obróbki, bo ja tutaj, jak mówiłem na live'ie, ja bardzo dużo sobie oglądam zagranicznych kanałów i między innymi Nebula Photos czy Astro Backyard. Oni stosują podobne techniki i po prostu ja sobie te techniki, że tak powiem, trochę z jednego kanału, trochę z drugiego kanału połączyłem swoje, dopracowałem tutaj jeszcze, znaczy wciąż dopracowuję, ale to, kurczę, język mi się plącze, przepraszam, nie wiem jak to powiedzieć, dopracowałem sobie i dopracowuję, ale ze swoimi pewnymi zmianami tutaj. Dobrze, czyli mamy tutaj to zdjęcie, zrobię sobie kopię tego zdjęcia, Ctrl J, zapiszę sobie to oczywiście tego TIFFa, nawet niech to będzie w formie PSD, albo nie, niech będzie to TIFF, zapiszę, a nie, dobrze, jest zapisane, dobra, nieważne. RGB, histogram wygląda dość fajnie, nie ma tu jakichś większych przesunięć, więc nie będę musiał tutaj tego ruszać, zmieniać. Natomiast odpalimy sobie po raz pierwszy ACR-a, czyli Adobe Camera Raw, na tej warstwie Ctrl-Shift-A. Mamy taki skrót. No i tutaj będę chciał popracować troszeczkę nad szumami. No nie, dużo trzeba popracować. Myślę, że tak odszumiania max na 20, redukcję szumu, znaczy wyostrzania max 20, redukcję szumu też max 20 wystarczy i troszeczkę redukcji szumu kolorowego, nie więcej jak 10. Zdjęcie jest zrobione ze stag jest zrobiony ze zdjęć naświetlanych na 400 ISO, po 4 minuty każde zdjęcie, więc tego szumu jest niewiele. Zresztą przy stakowaniu ten szum jeszcze jest usuwany. Dobrze. Zrobiliśmy tutaj usunięcie szumu, jeszcze możemy troszeczkę wymaskować delikatnie, takie 15 nam spokojnie wystarczy. Możemy przejść do podstawowych i delikatnie tutaj podregulować temperaturę barwową. Tą mimo wszystko, pomimo że jest zanieczyszczenie światłem, przesunąłbym troszeczkę do prawej i dodałbym też nieco karmazynów na tincie, bardzo delikatnie. Zwiększę też troszeczkę kontrastu. Dodam trochę tekstury, nieznacznie przejrzystości, niedużo, bo przejrzystość może nam przypalić. No i troszeczkę dehaze'a tutaj. Dehaze, zobaczcie, robi bardzo fajne rzeczy. O, tu Panda Eyes się pojawi potem, wytłumaczę, o co tu chodzi. Natomiast no, na razie tym dehaze'em pracować tyle nie będę. Dam go tylko takie, no niech będzie plus 10. I dodajmy barwy z 15 jaskrawości i około 20 saturacji jak na razie. Ok, no i to będzie tutaj warstwa, na której będziemy pracować głównie. Dobrze, wygląda to fajnie, dopracowujemy. Dobra, więc ponownie poziomy, a może tu osobno na warstwie zrobię, ponownie poziomy, te jeszcze ciut rozjaśnię. Tutaj przechodzę z przyciemnieniem czerni, przyciemnieniem cieni. No, mam tutaj wykres, zobaczcie, przechodzę poza to, ale to jest ta czerń, ten dół. To mnie nie obchodzi. Obchodzi mnie tutaj ten region, że tak powiem. O, okej. Może to być tak. Dobrze.
zróbmy teraz jeszcze krzywe do tego. Przyciemnijmy tutaj te cienie jeszcze, zobaczcie, bo tu mamy przepiękne, cudowne, ciemne pyły. No ale powracam ze światełkami. No i z tymi powrócę nawet tak dosyć mocniej. Niestety nasze LP jest dosyć mocne. Ja je troszeczkę zminimalizuję jeszcze w ACR-ze na koniec, ale na razie musi to zostać tak. I spójrzcie, no mamy tu takie winietowanie. Niestety to winietowanie będzie nam troszeczkę przeszkadzało. Często przy stakach, w zależności od obiektywu, takie winietowanie się pojawia, więc trzeba będzie tutaj nad nim popracować, że tak powiem. Dobra, zróbmy sobie teraz balans kolorów. Hopsa. I tak, na podświetleniach dodam właśnie nieco karmazynów i nieco ciepłej barwy, nieco żółci. Jeszcze tych karmazynów można by było dodać. Ok. Natomiast na półtonach wprowadzę bardzo delikatnie czerwieni, dosłownie tak plus jeden, i troszeczkę niebieskiego. Tak bardzo, bardzo delikatnie. Przepraszam, telefon mi tam plumka, on sobie będzie plumkał. Dobra. I teraz tak, wyłączę sobie tą warstwę, chcę złączyć, stworzyć nową warstwę z tych widocznych warstw. Widocznych warstw, czyli te, które mają oczko zaznaczone. Jak to zrobić? To jest Ctrl, Shift, Alt, E. I to tworzy mi nową warstwę z warstw widocznych. Ok. Ponownie wejdę sobie do ACR-a i spróbuję tutaj zminimalizować tą winietę, więc zapewne będzie to w optyce. I tutaj troszkę to porozjaśniam. Punkt środkowy jeszcze może przyciągnę. Tu trzeba to dopasować. No pamiętajcie, że im więcej dubiecie przy swoim zdjęciu, tym ono potem będzie lepiej wyglądało, więc warto poświęcić trochę czasu na niego. Dobrze, tak jak mówiłem, zmniejszymy troszeczkę LP, więc biorę filtr. Po prostu tutaj tylko przejadę gradientem w ten sposób, filtrem gradacyjnym, prostokątnym, gdzie troszeczkę zmniejszę temperatury, dodam jeszcze nieco karmazynu, żeby tego zielonkowego zafarbu nie było, chociaż ten zafarb jest spowodowany zjawiskiem airglow, czyli świecącym się tlenem. I tutaj nieco po prostu ściągnę saturacji. Nie chcę ściągać całkowicie, no bo no było to LP, no to było, no nie będę tutaj LP, czyli light pollution, zanieczyszczenie światłem, czyli ja go tutaj po prostu zostawię. Dobra, powróćmy też tutaj do całości. Teraz można nieco przyciemnić czernie, popracować troszeczkę na cieniach, cienie rozjaśnię nawet, troszeczkę ściągnę światełek i dodam jeszcze kontrastu. Ok. Zdjęcie jest też niebieskawe. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wschód słońca już był blisko i w przypadku tego zdjęcia ono jest, że tak jakby to powiedzieć, niebo już było bardzo delikatnie, szczególnym okiem tego nie było widać, ale już tutaj widocznie ostatnie klatki, jakie naświetlałem, to niebo było już bardzo delikatnie rozjaśnione. No spróbujemy to jeszcze przyciemnić, więc ponownie wejdę w krzywe i jeszcze tutaj to postaram się dopracować. Już nie za mocno, żeby mi już za dużo jakichś artefaktów też nie wyrzuciło. Troszeczkę. Myślę, że jak na razie tak może być. Tu może jeszcze na samych czerniach, może w tym miejscu jeszcze nieco przyciemnię, usunę parę tych. O, tu musimy sobie wybrać odpowiedni punkt, że tak powiem. No dobrze, niech będzie tak. Możemy tutaj jeszcze ponownie, w przypadku no tego zdjęcia trzeba by wejść w ACR-a i zrobić to na tej zasadzie. A, przepraszam.
anuluj. Teraz złączę sobie widoczne warstwy ponownie. Ctrl Shift Alt E. Teraz Ctrl Shift A. Wchodzę w ACR-a i w ACR-ze będzie mi bardzo wygodnie wyseparować sobie po prostu cienie. Więc zrobię to też filtrem gradientowym. Pociągnę go w ten sposób. Wezmę tutaj przedni maskę z zakres luminacji i wycinam światełka. Wycinam światełka tak dość na miękko, że tak powiem. Niech będzie w ten sposób. Dobrze. Wprowadzę tutaj jeszcze troszeczkę czerni. Może dodam jednak temperatury barwowej nieco. Na plus i troszkę karmazynów. Ok. I tutaj jeszcze można by było na tych cieniach troszkę zmniejszyć. Dodałbym nieco tekstury. Zmniejszę przejrzystości. Dodam nieco dehaze'a. Natomiast użyję tutaj na suwaczku trochę redukcji szumów, tak na plus 50 niech sobie będzie ta redukcja szumów. Ok, wygląda to nawet dobrze. Nie jest źle, może minimalnie przyciemnię na ekspozycji, bardzo delikatnie. Ok, dobra. Przechodzę do głównego. I jeszcze teraz tutaj ponownie popracuję. To są słabo widoczne gwiazdki, więc... A to ta czerwona plamka to jest po prostu hotpixel. To są słabo widoczne gwiazdki, więc to nie jest jakiś szum, jakieś większe artefakty, więc je tylko delikatnie przyciemnię, czy nie tyle przyciemnię. Redukcją szumów delikatnie je ściągnę, łącznie z maskowaniem. I w tym przypadku sobie dam na takie, powiedzmy, 35. Dobra, jest to troszeczkę ściągnięte, zminimalizowane. Ok, przechodzę z powrotem do Photoshopa. Niech sobie to zapiszę. O, i zobaczcie. I już praktycznie można by było nasze gwiazdy tutaj implementować do tego zdjęcia. Możemy na próbę to zrobić, więc przechodzę z powrotem sobie tutaj do pliku, który mam podpisany Antares gwiazdy, znaczy Droga Mleczna z Antaresem gwiazdy. Przeciągam sobie do Photoshopa. Otworzę sobie tu jako osobny plik. Przeciągnę sobie tą warstwę na tą warstwę. Dopasuję, żeby była równiutko. Hopsa. I mieszanie włączam na ekran. No i nie wygląda to źle, tylko tak jak mówiłem, zobaczcie, wywaliło troszeczkę mi tak zwane Panda Eyes. No na to jakoś bardzo dużo nie poradzę, ale będziemy zaraz próbować radzić sobie z tym. Dobrze, wracam do tej warstwy jeszcze tutaj. Można by było zrobić jeszcze kontrastu. Tylko szukam, czy mam tutaj kontrast. Jasność, kontrast jest. Dodajmy kontrastu. Delikatnie rozjaśnię. Ok. Przyjemnie to wygląda. No tutaj trzeba będzie sobie z tym, będę musiał sobie z tym popracować. Z tymi większymi punktami. No niestety. Więc dobra. Zrobię sobie kopię tej warstwy. Na której odpalę poziomy. Rozjaśnię na półcieniach dosyć mocno. Może nawet troszkę światełek dodam. Włączę sobie maskę warstwy, którą odwrócę. Przybliżymy. Wezmę pędzelek. Dopasuję go tutaj oczywiście twardość na mięciutki. I na biało. Tutaj te miejsca podmaluję. Na biało na warstwie, czyli będę implementował tą warstwę, która jest
która jest tutaj, a została troszkę wyłączona. To, że jest dużo jaśniej, to mi nie przeszkadza, to jeszcze sobie tutaj może będę mógł śmiało dostosować, także to żaden jakiś większy problem. Ją sobie po prostu na delikatnym wtapianiu zrobię. Gdzie są jeszcze jakieś większe? Tu może mi wywalić, tu. Tu raczej zakryję, tu też. A jeszcze tutaj przydziubajmy. Tu. Też nie chcę tutaj za bardzo przeciągać tego nagrania. O, i tutaj pasuje. Delikatnie. To już jakichś większych problemów nie powinno być. No oczywiście i teraz ta warstwa jest. Tu praca na tą warstwę, ona jest zbyt mocna, więc ja troszeczkę tutaj sobie krycia na niej zrobię. Hopsa, może jeszcze na niej, tylko tak przesunę ją nad tą jaskrawość i jeszcze na niej troszeczkę o, tu delikatnie zjadę kontrastem. No, jest minimalnie lepiej. Ona jeszcze jest zbyt mocna. No, minimalnie lepiej, minimalnie. No, ale no, co zrobić? Wywaliło to, wywaliło. Będzie można sobie jeszcze nad tym popracować później. Ja raczej nie będę tego dopasowywał, przez to, że nie chcę przedłużać tego nagrania. Dobra, złączmy sobie widoczne warstwy, Ctrl Shift Alt E, żeby powstała nowa warstwa. Ok, tu są nasze gwiazdy. Jeszcze na tej nowej warstwie troszkę bym tutaj dopracował sobie jeszcze na krzywych, więc ja sobie te krzywe odpalę. Troszkę tu jeszcze uniesiemy. Jak widzicie, pomijam całkowicie używanie filtra górnoprzepustowego. Który moim zdaniem tylko pierdzielił zdjęcie. Co by można było zrobić? Bardzo delikatnie można by było użyć filtra kurzi rysy. Oczywiście nie na tej warstwie, tylko na tej warstwie. Kurzi rysy. Bardzo delikatnie zmniejszymy próg, nawet taki na 2. I tu dosłownie na dwójeczkę. Ja sobie tu przypatrzę, jak jeszcze to sobie zadziała. Nie, zwiększymy próg na 10. Może na 15. To jest wszystko kwestia prób i błędów. Ja chcę to bardzo delikatnie, tylko ten kurz i rysy zaimplementować. Na trójeczkę zobaczmy, czy to już nie będzie zbyt mocno. Troszeczkę tak. Dobra, dwójeczka niech zostanie. Fajnie. Włączmy sobie teraz nasze gwiazdy. Złączę te warstwy, ponownie zrobię warstwę widoczną, Ctrl Shift Alt E. No i tutaj na tej warstwie teraz na poziomach muszę powrócić sobie z naszym kontrastem. Mieszanie na ekran mam włączone i powracam sobie tutaj z naszym kontrastem.
Opsa. Tak, żeby to jeszcze ładnie sobie dość przyjemnie dopasować. Poprzednie zdjęcie, które widzieliście, było zrobione wcześniej, więc no ono tutaj więc jest ciemniejsze, z mniejszym tym zafarbem niebieskim, jest też delikatniejsze. Tutaj tak, żeby takiego sweet spota ładnego znaleźć. No, te panda eyes strasznie mnie denerwują tutaj. Właśnie to, co tutaj wylazło. I tak jak mówię, jeszcze tutaj muszę dopracowywać te swoje sposoby obróbki, przez to, że jeszcze nie wszystko dopracowałem do końca. Ale ten już możemy... Tym już mogę się podzielić kawałkiem tortu, że tak powiem. Dobra, na razie zostawię może tak, może troszkę jaśniej, może... Okej. No, jest... W miarę cacy. Nie mamy za dużo gwiazd, co też cieszy. No, ale na przykład możemy zrobić to jeszcze tak, że... Właśnie. Wyłączę na razie tą warstwę, wrócę do tych gwiazd i na tych gwiazdach wezmę poziomy, dowalę kontrastu i same gwiazdy nieco rozjaśnię. O! I teraz spróbuję zrobić jeszcze sobie tą warstwę złączoną i tutaj popatrzeć. Nie, niekoniecznie, nie musi to być, więc dobra, wyrzucam, zostawiam tą warstwę taką, jaką jest. Dobrze, można złączyć sobie to wszystko i w tej chwili z takiego weszliśmy w takie, złączymy sobie to, przejdźmy jeszcze do ACR-a na sam koniec, Ctrl-Shift-A. I jeszcze tak. Dlaczego wyostrzenia tu dodaję? Dlatego, kochani, że wtedy lepiej działa redukcja szumów, którą sobie tutaj teraz zastosuję. Dam sobie jeszcze tak na dziesiąteczkę. Troszeczkę jeszcze kolorowego. Koło 5. Więcej nie będzie potrzeba. Z lekkim maskowaniem. Tak na 30 nie będzie, a nawet tego wyostrzenia dam więcej. W tej chwili koło 20. Tak, może być. Jeszcze tu na krzywych delikatnie tylko tu podniosę. Dobra, przejdźmy do mieszalnika kolorów. Czerwone zrobię nieco bardziej bordowe. Pomarańczu nie ruszam. Zielonym bardzo delikatnie, znaczy żółtym bardzo delikatnie w kierunku zielonego, natomiast samej zieleni nieco odejmę i można też byłoby teraz troszeczkę przyciemnić niebieskie, ale nie będę przyciemniał, bo Panda Eyes mi zwiększy, natomiast ściągnę nieco barwy niebieskiej nasycenia. Dobra, jeżeli chodzi o rozjaśnienie, to delikatnie rozjaśnię pomarańcz. Bardzo delikatnie. Zwiększę nasycenia nieco purpury i fioletu. Ten też nieco przyciemnię. Bardzo delikatnie te dwie barwy. Hopsa. Dobrze. I tutaj można by było jeszcze troszeczkę fioletem bardziej pod purpurę podjechać, a karmazynem bardziej w tą stronę. O! I tutaj będą ładnie się prezentować te mgławiczki. Okej. Przejdźmy do podstawowych. Dodajmy nieco barwy jeszcze. Bardzo delikatnie.
odejmuję nieco przejrzystości, dodaję trochę tekstury, troszeczkę rozjaśnię cienie, dodam czerni. Przepraszam, coś mnie łaskocze. Bardzo delikatnie dehaze'a. I może jednak faktycznie ja troszeczkę to zdjęcie mimo wszystko nieco ochłodzę. I troszeczkę ściągnę ekspozycji, bo jak dla mnie jest nieco za jasno. Może minimalnie dodam bieli. Albo po prostu jeszcze troszeczkę przyciemnię światełkami. Bardzo delikatnie. Dobra. Więcej tutaj, że tak powiem, nie zdziałamy pod tym względem, że no jest za dużo tego, tej niebieskiej barwy. A teraz przejdziemy do zrobienia sobie, połączenia sobie dwóch zdjęć, tak żeby był dół też widoczny. No jak widzicie, kochani, tutaj całkowicie ta obróbka opiera się na tym, że robimy na całości zdjęcia, nie ma żadnego malowania, co najwyżej jakaś delikatna separacja. Dobrze, czyli tak, to z gwiazdami mogę sobie wyłączyć. Zrobimy sobie nowy plik w 300 dpi, bo tak robię swoje zdjęcia. I niech to będzie 9000 na 9000 pikseli. Do którego tutaj sobie przeciągnę już jako warstwę to zdjęcie. OK. I wybieram sobie zdjęcie, które będzie, to w Bridge'u zrobimy, które będzie zdjęciem, które będzie dołem. Dół zrobiłem sobie zaraz po tym zdjęciu i będzie to ten dół. Chwileczkę, niech Bridge się do końca odpali. Ten dół czy ten dół to miał być? Ten. Nie ten. Kurde, bo zgłupiałem. Któryś użyłem do poprzedniego zdjęcia, które było wcześniej. Zobaczmy sobie, które użyłem. Nie tu. Bo tutaj już Droga Mleczna się przesunęła bardziej na prawo, czyli ten delikatniejszy jest użyty. No zobaczcie, tutaj mamy, no to jest dużo ciemniejsze zdjęcie, dużo przyjemniejsze. Dlaczego? Dlatego, że no było już dalej od wschodu zrobione, że tak powiem, wcześniej było zrobione. Czyli jeszcze raz je zerknę, to było użyte do tego dołu, tak, bo to było wcześniej, a tutaj powinno być przesunięte bardziej na prawo, czyli nie to, a to. Dobra, klikam dwukrotnie, odpalam sobie w ACR-ze, wyciągam na ekspozycji, wyciągam też światła, żeby było mi łatwiej to potem wyseparować. Troszkę na cieniach i tak to będziemy potem dopasowywać. Temperaturę barwową dam tak w granicach 4000 kelwinów. Troszeczkę karmazynów więcej. Niech będzie więcej bieli. Natomiast no troszkę pasuje mi tutaj te górki przyciemnić, więc ja sobie je teraz gradientem wyseparuję troszeczkę. Więc przyciemnię sobie całość teraz tego, co wyciągnąłem, i też sobie przetnę tutaj maskę z zakresem luminacji, gdzie wycinam światełka. O tak, góra dotąd, że tak powiem, to światełka wytnę. Tutaj może sobie zostać, to potem sobie możemy wypędzlować i na ekspozycji nieco to nieco przyciemnię też podświetlej. Dobra, wrócę na całość i troszkę sobie jeszcze na ekspozycji rozjaśnię. Może jeszcze temperatury barwowej nieco dodam. To będziemy jeszcze sobie kombinować. OK, otworzymy sobie to zdjęcie w Photoshopie. No w tej chwili już są potężne pliki, więc chwilkę mu to zajmie. OK. Przeciągnę sobie tutaj do tego pliku bez warstwy. Powiedzmy, wyśrodkujemy. Nad to dam
zdjęcie naszej drogi mlecznej. Hopsa. I to troszeczkę będę musiał przejechać w tą stronę, bo tutaj już prowadzenie było mocno wygięte, więc też wykręciło mi nasze mleczko. I mniej więcej na razie ustawię je tak. No i teraz klikam dwukrotnie w tą warstwę. I tutaj zobaczcie, mamy mieszanie. Ale ja chcę wyciąć te same czernie. I teraz wycinając, zobaczcie, też mi wycina całą górę. Więc na razie zrobię inaczej. Przesunę tą warstwę nad tą warstwę i tutaj będę próbował wycinać. Wycinamy światła. A, co jeszcze dobrze zrobić? Kopię sobie tej warstwy. Tą na razie wyłączymy, bo wycinając światła wytniemy sobie też tutaj, a potem sobie chcę to zaimplementować, więc użyję z tej warstwy. Klikam dwukrotnie i tutaj ścinam. Doszedłem gdzieś do tego punktu. O, więc tutaj klikam, a trzymam Alt i klikam sobie w ten suwaczek i zobaczcie, ja go rozdzieliłem i teraz, jakby to powiedzieć, wtapiam sobie na spokojnie tą warstwę. No i tu jest jeszcze, pojawia się taki problem, że zaczynają mi właśnie te górki zanikać. Więc tutaj jest takiego dumania troszeczkę, żeby tych górek nie zabić. Ale to zrobimy inaczej. Na razie sobie przejadę w ten sposób. Oj, zobaczcie, tutaj mi usuwa też, ale przejadę sobie w ten sposób. Dotąd sobie mniej więcej to wytnę. Okej, okay. I niech tak sobie zostanie. I mam tą drugą warstwę, która jest warstwą pod spodem, prawda? Teraz włączę sobie tutaj maskę warstwy, odwrócę ją, wezmę pędzel i trzeba trochę pomalować. Trzeba troszkę pomalować, więc na biało tutaj malujemy. Na biało maluję. Twardość jest za mała. Nie, dobra, niech będzie 25%. No i zobaczcie, bo tu mi tu pousuwało. Wezmę go nawet większy. W tym miejscu, no, trzeba tutaj to sobie wyciapciać. Oj, tu za bardzo podjechałem. Na razie zrobimy tutaj. Zaraz będziemy przy tych górach kombinować. Na razie podjadę sobie tylko tu. Niech będzie. Jest przy tym troszkę takiego dubania. Ale tak jak mówię, im więcej będziemy dubać, tym lepiej nasze zdjęcie będzie wyglądać. Teraz mniejszy pędzelek i ja sobie tutaj dostosuję te górki. Wiem, na razie wyjeżdżam. No, nie szkodzi. Sobie w każdej chwili przełączyć mogę na czernie i zagumkować to, co wyjechałem. Na razie potrzebuję tutaj mniej więcej widzieć referencyjnie, że tak powiem, to, co mi usunęło. Tu taki delikatnie wtopione zostawię. Dobra, teraz pędzelek B. Odwracam sobie na czarny, jeszcze sobie przybliżę. No i tu takiego dziubania będzie teraz. Jeszcze tu nie domalowałem. Tak. Trzeba tu troszkę to wtopić. Może ciuteńkę większy niech będzie, ale mu
twardość dam już całkiem małą. Hopsa, hopsa, hopsa. Dobrze, to jest tylko taki kawalątek tutaj do wtopienia, to nie jest tak źle. Z tym łączeniem warstw to tak, jak mówię, wszystko zależy od tego też, jakie mamy to zdjęcie dołu. Tu jest akurat prosto sobie to zrobić. Bo jest równo, ale czasami, gdy jest jakieś drzewo na przodzie czy coś, no to wtedy pojawiają się schody. No i tutaj delikatnie niektóre te miejsca też bym przyblendował. Gdzie nie gdzie. Okej. No ale musimy też barwami dostosować sobie i światłami teraz do tego zdjęcia, prawda? Więc te dwie warstwy łączę. Ctrl E. Te dwie warstwy zblendowane. I pasuje odpalić sobie chociażby. A zróbmy w tej chwili balans kolorów. Tylko chcę zrobić na tej warstwie nie na całości, więc Ctrl B. Na podświetleniach potrzebuję więcej żółci i karmazynów. Troszeczkę czerwieni. Na półcieniach dam troszeczkę zieleni, ale też nieco żółci. No i dodaję granatów na cieniach. Troszkę. Okej. Weźmy, odpalmy poziomy. No i ten dół, no on musi być trochę ciemniejszy, prawda? Więc zróbmy go tak. Odpalę w ACR-ze, bo muszę przyciemnić te górki. A to będzie dużo łatwiej zrobić w ACR-ze. Ctrl Shift A. Mam tą warstwę. Biorę filtr. Nawet niech będzie gradient. Przeciągam w ten sposób. Przecinam maskę z zakresem luminacji. Wycinam tym razem cienie. Tak, żeby dotrzeć do tych górek. Niech będzie tutaj. No i co? Przyciemnię je na podświetleniach. Dodam im też troszeczkę temperatury barwowej karmazynu. Tak nieznacznie. Ale na podświetleniach i na bieli muszę je przyciemnić. Nawet troszeczkę cieni zjadę. I zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. No. Zaimplementowałeś czy nie? No jeszcze by pasowało. No. Tutaj no ciężko jest teraz to dopasować, widzicie. Więc jeszcze raz. ACR. Ponownie muszę to jeszcze wyseparować, tylko tym razem może zrobię to pędzlem. Zaznaczę sobie tylko to miejsce. Zakres luminacji. Cienie wycinamy. Dobra. Zwiększymy kontrastu. Jeszcze ściągnę podświetleń. Troszeczkę przyciemnię na ekspozycji. To było jeszcze. A jeszcze można troszeczkę właśnie ocieplić delikatnie, jakieś karmazynu dorzucić delikatnie. I trochę podjeżdżam dehazem.
jak to teraz będzie się prezentowało. Zobaczmy. Okej. No, jest o wiele lepiej. Tak bym to zostawił. Dostosujmy sobie jeszcze naszą górę. Niech będzie tam z tą delikatną chmurką może. Troszeczkę w tą stronę, bo troszeczkę zdjęcie będę musiał, jak widzicie, ściąć tutaj w tym miejscu. Może ja delikatnie tę chmureczkę jeszcze tak dam. Tu mi wychodzą troszkę górki, więc muszę to obniżyć, ale jeszcze bym sobie... Nie, muszę cofnąć. Bo sobie niechcący powiększyłem, a nie chcę powiększać. O, tak, niech będzie. Dobra, jeszcze ten dół by pasowało teraz dostosować, więc może na krzywy Ctrl-M. Troszeczkę go skontrastuję, ale przyciemnię go na takich cieniach mocniejszych. Tak, żeby to w miarę przyjemnie wyglądało, żeby on nie był też zbyt jasny w stosunku co do góry. Dobra, weźmiemy teraz sobie, może zrobię sobie kopię z tych wszystkich warstw widocznych i teraz sobie wezmę nie proporcje, a chcę po prostu, o, sobie wziąć i ładnie wykropować to zdjęcie. No niestety tutaj tracę tą głowiczkę. Chociaż nie, może nie stracę, bo muszę przyciąć i tak w tą stronę mocniej. Tu niech sobie będzie tak, więc tutaj jedziemy dokąd mi to pozwoli. No, tą jedną troszeczkę tracę, to nic. Okej. I to byłoby tak. Co najwyżej zrobię, wiecie jak? Troszkę tu podciągnę z tą głowiczką. Bo jednak chcę, żeby ona tu była. Oszukamy trochę system. Tu nieco tak. Okej. I zrobimy tak, że klikam sobie z kontrolem. Aha, bo mi złączyło z tą warstwą, więc pasowałoby to wyciąć. No dobrze. To wytniemy. Hopsa. Wezmę zaznaczenie. Nie będę miał magnetycznego, tylko zrobię lasem wielokątnym. Hopsa. I tu. Hopsa. Mam zaznaczone. Shift F5. Uwzględnienie zawartości. I program powinien tutaj wypełnić sobie. Ctrl D odznaczam. No, to mógł troszeczkę lepiej to zrobić. Można było wtapiania trochę użyć. Ale możemy to poprawić pędzlem korygującym. W niektórych tych miejscach po prostu ciapnąć, żeby przełamać tą linię. No i to. Okej, tak by się prezentowało zdjęcie. Może złączmy sobie teraz jeszcze wszystkie te warstwy Ctrl Shift. Znaczy Ctrl E. Przejdźmy do poziomów na całość. Jeszcze tak, przyciemnimy sobie tu na całości delikatnie. Albo nie, przepraszam, zrobimy inaczej. Do ACR-a. Nieco przyciemnię światełka. Troszeczkę wyjdę z cienia. Może nieco mniej kontrastu. Troszeczkę przygaszę ekspozycją. Nie chcę, żeby było to zbyt jasne.
Okej. Delikatnie jeszcze karmazynu. To mnie tu denerwuje strasznie, ale to wiele na to nie poradzę. Co najwyżej jeszcze aberracją możemy spróbować ściągnąć. I bardzo delikatnie daję dehaze'a. Troszkę tekstury z przejrzystością bym nie szalał. Troszkę mniej nawet. Okej, to niech sobie tak zostanie. Spróbuję jeszcze tutaj to wziąć, przejść w optykę. Rozszerzymy zakres działania. Po prostu usunę otoczkę, czyli jakbym aberrację usuwał. Więc tutaj też tak ustawię gdzieś na czwóreczkę. Dobra, to mogło być też dodatkowo spowodowane lekkim, że tak powiem, przyparowaniem obiektywu. Nie używałem grzałki, więc jest jak jest. Słuchajcie, jeszcze raz do CR-a, bo jeszcze jedną rzecz bym tutaj chciał dopowiedzieć. No mamy tutaj te fajne pyły jeszcze, nie? Można sobie to troszeczkę filtrem poprawić. Weźmy tutaj gradient, o, w ten sposób przejadę. Niech to będzie tak. I tylko w tym miejscu troszkę kontrastu. Troszeńkę dehaze'a. Ale już po prostu było za jasno. Tutaj jak mamy Antaresa, Rio, Punci. No za jasno już było, także tutaj wiele nie osiągnę. Ale tak, dodam troszeczkę karmazynów. I mimo wszystko ja tutaj podniosę troszeczkę temperatury barwowej na tą górę zdjęcia, żeby troszkę zniwelować ten niebieski zafarb, że tak powiem. Może minimalnie czerni. Dobra, i na całości nieco ujmę zieleni. Więc mieszanie kolorów, nasycenie zieleni, troszeczkę ściągnę. Zieleń nocą jest słabo widoczna, no było lekki airglow, więc troszeczkę jej zostawię, ale okej. O, i to by było końcowe zdjęcie. Jeszcze jakby ktoś chciał, to teraz troszeczkę bardzo delikatnie gdzieś sobie można przekontrastowić na krzywych, tak, żeby tylko te pyły jeszcze do lekko przyciemnić. O! Myślę, że jest fajnie. Mówię, dubanie. Jeszcze na przykład balans kolorów na półcieniach. Teraz delikatnie niebieskiego dodać. Bardzo delikatnie. Minimalnie seledynu, bardzo minimalnie. I też to fajnie już zaczyna też wyglądać delikatnie. O, tutaj jeszcze. A nawet i mniej. Dobra, tak, zostawiam to zdjęcie. Zapisuję Ctrl-Shift-S, zapiszę sobie oczywiście jako TIFF, niech będzie tutaj. Droga Mleczna Antares i zapiszę jako final profilu sRGB, bo będę wam zaraz pokazywał, więc do filmu musi być sRGB. No, także kochani, tak to wygląda. Tak jak mówiłem, no zamknij się, nie zapisuj. Tak jak mówiłem, mówiłem wcześniej, no niestety szkoda, że tutaj już ten wschód słońca był aż tak widoczny, pomimo że to była gdzieś godzina druga w nocy, 2:30 powiedzmy, i on już był aż tak widoczny. Szkoda, bo wcześniej z mniejszym dubaniem miałem dużo ciemniej, ale to zdjęcie niestety zrobiłem bez właśnie Antaresa i Rio Punci, tylko przesunięte na lewo. No niestety szkoda. To nic. Dobrze, kochani, dziękuję wam ślicznie za oglądnięcie tutaj tego vlogasa. Jeszcze na koniec
No, byłem w Żywcu, ale nie nagrywałem vloga. Zrobiłem sobie parę zdjęć, byłem u przyjaciół, było przecudownie. Po prostu spędziliśmy wspólnie razem czas, a byliśmy tylko dwa dni. Nie widzieliśmy się z półtorej roku, więc nawet nie było czasu, kiedy nagrywać, bo było tak fajnie. Dziękuję wam ślicznie, trzymajcie się cieplutko, kochani, i do następnego. Hej, pamiętajcie o subskrypcji i o tej zasranej łapce. No, to cześć.